Cześć do was, z tej strony dzisiaj witam was w nowym odcinku Prison Architect. I w tym odcinku, no pewnie jak sami możecie się domyślać, będziemy kontynuować to, co w poprzednim odcinku skończyliśmy. Ja przez przypadek nagrałem jeden odcinek, który mi się źle nagrał, więc tamten odcinek po prostu wywalę, ale w sumie dużo w tamtym odcinku nie działo tak naprawdę. Jedyne, co tak naprawdę się działo, to, że zwolniłem paru naszych strażników, paru naszych ogólnie ludzi itp. itd. Więc tak naprawdę nie stało się praktycznie nic, więc nie płaczcie. Nie płaczcie, że po prostu tego nie widzieliście, bo było i tak dosyć nudno. Ale mniejsza o to, albowiem przybędzie nam niedługo 31 nowych więźniów. Póki co ani jeden w sumie nie ma zamiaru odejść ze służby itp. itd. Wiecie ogólnie jak to wygląda. Zrobiłem sobie tutaj pokój, który mam właśnie robić za. Tylko czekajcie, bo coś tu jest nie tak. Czy oni teraz mają zamiar pracować? Gdzie to jest? Czy oni teraz mają zamiar... Nie, już się praca skończyła, czyli nasze rzeczy do czyszczenia powinny automatycznie wrócić na miejsca. Z tego co widzę oczywiście nie wróciły. Dlaczego? Bo nie wiem, w sumie może im się nudzi. Nie mam zielonego pojęcia. Ale ogólnie taki właśnie jest... taki właśnie miał być ten pokój, że tutaj miały leżeć te fajne przedmioty, a oni mieli tutaj sprzątać. Bo jak wiecie, można tutaj dodać im pracy. Ja tu wybrałem 6 i niby ma ich 6 sprzątać. Nie wiem, czy to naprawdę tak działa, ale mam przynajmniej taką nadzieję. Jak widzicie, jestem 890 na minusie. Dlaczego? No to dlatego, że zmniejszyłem sobie tutaj trochę jedzenie, które dałem, po prostu na medium dałem ten, jak to się nazywa. Nie rozdzielczość, tylko detale, ja pierdziu. No po prostu wiecie, no jak to jedzenie ma ogólnie wyglądać, wiecie, no... Różnorodność, nie. Jakość jedzenia, o właśnie. To był na przykład gówniany hamburger, a dobry hamburger w takim sensie, wiecie. Tak o to mi właśnie chodzi. O, tu jest tunel. Czekajcie, gdzie to będzie? Materials, chyba tak, dokładnie. Zrobimy sobie jeden shakedown, w którym szukałem wszystkich naszych więźniów. I to w sumie tyle, co zrobiłem w tamtym odcinku, który mi się źle nagrał. Mam nadzieję, że z tym odcinkiem nie będzie taki problem, chociaż tamten to tak był naprawdę, miał być taki jakby, jak to się nazywa, testowy, bo próbowałem nagrać w MP4, ale mi to nie wyszło, więc postanowiłem, że nawet nie będę nigdy już więcej włączać tej opcji, ponieważ się nie opłaca. Dlaczego tu nie ma światła? Ja im kazałem tutaj zrobić światło. Gdzie tu podziało? A, no dobra, oni zrobili światło, ale po prostu nie oświetla tak dookoła, tak jakby. Dobra, rozumiem. Okidoki, czekajcie, tutaj robiłem co dwa. Jeden, dwa. Zróbmy w takim razie tutaj, o. Tutaj. To musimy usunąć w ogóle. Rozmontujmy to światełko. I tak samo zróbmy. Tutaj, o. I to będzie dokładnie w tym... Nie, tutaj. Tutaj. Tutaj i... No już niech będzie tutaj, o, czemu nie? Nie będę narzekał, prawda? Tutaj też w sumie muszę postawić tak, żeby to było idealnie po prostu dopasowane, jakby nie patrzeć. Dobra, tutaj tak samo, dwa odstępu i tutaj dwa odstępu, tutaj źle, tutaj dwa odstępu. Tutaj. Tutaj. I w sumie dalej już stawiać nie będziemy, ponieważ już będzie trochę za dużo tego. Więc sobie po prostu odpuścimy. Tutaj widzę chyba, że też jest tak. Tutaj też jest za dużo. To też mi trochę nie pasuje. A tutaj ogólnie miała być chyba ściana, ale chyba jej nie zrobili. Tu są drzwi, ale ściany. Dobra, ściana? Walić ścianę. Po co ściana? Lepiej. A nie, sorry, tutaj są drzwi, tylko że to jest otwarte. Dobra, nieważne. Jedno w sumie to samo. Tutaj nie ma drzwi. Dobra, tutaj nie ma drzwi, to widzę akurat. Dlatego pewnie tędy chodzą nam nasi ludzie, którzy nie chcemy. Tu im slingi nie działają, o cholera jasna. Nie połączyłem z wodą, ja pierdził, pewnie wszystko jest teraz tutaj takie brudne, niedobre. Aż ty w dupę. Rozumiem waszą gorycz może teraz do mnie, bo w sumie odebrałem wam to, co do was należy, tak jakby. O kurde, dobra, nam tutaj ciśnie. Tutaj jeden na jardzie jest, tutaj wszystko jest. Tutaj pobudowali te wszystkie te. Zastanawiam się naprawdę nad rozbudowaniem trochę naszego więzienia i zbudowaniem tutaj o czegoś nowego, bo w sumie czemu nie, prawda? Czemu nie? Mogłoby się to wejść nam w sumie na dobre, a nie na złe. Więc czemu by to niby nie spróbować, prawda?
Czemu by nie spróbować? W sumie mógłbym jeszcze zarobić aktywując te dwa. Dawaj, jednego aktywujemy, czemu nie w sumie. Jeszcze tam będę miał jakby co 100 tysięcy w zapasie. I możemy rozbudowywać to ile chcemy. Możemy zbudować w sumie jeszcze jeden taki przedział. Czemu nie? W sumie ja rozumiem. Może być to fajne i szczerze mówiąc chyba tak zrobię. Wiem, że miałem ogólnie zakończyć tę serię. Mam zamiar zrobić tak, że tę serię zakończę. Znaczy w sensie nie zakończę, a tak naprawdę przerwę na jakiś czas, na dłuższy czas. I zrobię tak, że zacznę nagrywać jakiś horror w zamian za tą serię. Bo teraz horrory to na mojej, tak jakby na moim kanale są takie jakby takim priorytetem dla mnie, żeby nagrać to, co nagrywam tak naprawdę najlepiej. A wiem, że horrory wychodzą mi najlepiej, a poradniki albo takie gameplay z takich gier jak te, to może tak, no, znaczy nie narzekam, że mi wychodzą źle, bo wiem, że wychodzą mi dobrze, wam się podobają i to mnie bardzo cieszy. Ale ogólnie chodzi mi też o to, żeby spełnić się tak naprawdę w tym, co najbardziej lubię robić, czyli po prostu nagrywać te horrory. I na tym teraz tak naprawdę to jest taki jakby mój priorytet w tym. W tym, co na YouTube próbuję teraz osiągnąć. Nie będę tutaj truł dupy o tym wszystkim, co ogólnie, co mi się teraz wydaje, ale po prostu tak ja uważam. No i dobra, zacznijmy w sumie budować tutaj w takim razie nowe te więzienie. Obudujmy płotem dookoła, tak jak to zrobiliśmy po tej stronie. Może nie do końca dookoła, bo dookoła nas stać nie będzie, ale tak tylko, żeby wiecie, jak tam się powiedzmy przez przypadek dostaną więźniowie, to żeby nie było problemów z tym wszystkim. Znaczy z tym, wiecie, ogólnie, no tak ogólnie, żeby nie było problemów. Jak wiecie, nie możemy budować przy samym brzegu, bo jak będziemy budować przy samym brzegu, to w sumie nawet nie możemy, bo tam jest na czerwone oznaczone, więc nie ma różnicy, gdzie będziemy budować. I tym samym budujemy jeszcze jedną kratkę, tak o, która będzie nam jakby mówiła, robiła za to, co ogólnie mam, tak naprawdę tutaj zbudowane. Fach, czekajcie, zaczęli mi się bić. Gdzie? Tutaj o, tak? To tutaj się zaczęli bić? Nie. To gdzie się zaczęli bić? Czy... Nie wiem, być może się w ogóle nie zaczęli... O matku, ile tutaj jest więźniów. Być może w ogóle się nie zaczęli bić, ale po prostu był taki dźwięk, w sensie, że wiecie, że oni chcieli się zacząć bić, tak jakby. Dobra, niech oni nam tutaj budują. A ja ciągle będę budował, znaczy ciągle będę robił tutaj to, co robię. Boom, tutaj jest ten następny, tutaj jest jeszcze jeden, czyli to będzie tutaj o. Czyli tutaj jeden wstęp od środka i ciśniemy w dół z tym główienkiem, dobra. I tu znowu, to będzie trochę takie mniejsze i chyba na tym zakończę, wiecie? Może zrobię kiedyś konkurs na mapy z tych odcinków? Nie wiem, może zobaczymy. W sumie to nie jest taki zły pomysł tak naprawdę, wiecie? I tak o, i z jednej strony usunę, żeby było jakiekolwiek przejście na drugą stronę. Żeby nie mieli problemu z wyjściem, bo to czasami naprawdę umie wkurzyć, jak oni po prostu wyjść nie umieją. I tak samo zbudujemy sobie tutaj po tej stronie ten jakby, nie wiem, jak to nazwać, pałac? Nie, tego nie można nazwać pałacem. Cholera, czemu ja tutaj tak zbudowałem? Źle. Ludzie, źle. Tego miało nie być. Tutaj miało być tak i to jest chyba na trzy kratki, tak mi się wydaje. Nie wiem na ile tutaj. Raz, dwa, trzy. Tak, trzy mają być w środku, czyli o tej raz, dwa, trzy. Czyli tutaj, o, dobrze buduję. I tu mają być chyba też trzy. Tak, tu mają też być, nie, tu mają być dwie. Dwie odstępu i jeszcze raz tutaj o dwie. I trzy, tak o. Nie, źle. Tutaj ma być to o. I raz i na tutaj ma być tak o. O, tak o. Tak ma dokładnie być. Opa. Genialnie. I tutaj ma być troszeczkę niżej zrobione i na cztery poprowadzone tak o i tutaj tak o. I tutaj znowu dwa tak o. Bum. Jedno tutaj i... Tutaj w dół i tutaj jedno dalej. Dwa odstępu, czyż nie? Tak, dwa, czyli w sumie są trzy. Dwa tego, raz, dwa, trzy i bum. No i proszę bardzo, jest następne zrobione. Prawie wszystko mamy już tak jak chcemy zrobione, żeby było tak, jest. Okej. Jak ja to planuję zrobić? Albowiem zrobimy sobie dwa różne, oczywiście, nie tak, żeby to jakby kopiować, prawda? Zrobimy sobie dwa różne miejsca, w którym po prostu one będą, ci więźniowie następni spali, tak jakby, prawda? Czyli zrobię po prostu dwa, tak jakby zrobię połowę tego, co tutaj o jest. Tylko zrobię to tak, żeby to wyglądało tak, zrobię dwa, powiedzmy, takie same. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Z jednej strony będzie to samo i z drugiej strony będzie to samo. Mamy ułatwione, bo wiemy przynajmniej, gdzie jest środek, a gdzie środka nie ma, bo środek biegnie przez dokładnie to miejsce. To jest środek. To jest środek, gdzie mamy budować. To nam bardzo ułatwia sprawę, tylko nie wiemy niestety, gdzie jest środek tutaj. O, środek normalnie tam był tutaj na końcu mapy, bo to jest połowa tego, co mamy tutaj o.
Więc nie wiem, to środek tego musimy sobie odliczyć, bo inaczej nie ma po prostu szans tego normalnie zrobić. Także mamy już 5 minut, to wiem. Nie, w sumie trochę więcej, wiecie. Zróbmy taką walls i odmierzmy sobie. Nie, albo tym o. Ile to ma ogólnie? To ma ogólnie 79. 78, 79, dobra. Od jednej, dobra. 79 ma normalnie. 79 na 2 to jest 60, 30, 79, 30 około. 40, dobra, dajmy 40 powiedzmy. Czyli dajmy powiedzmy 39 tutaj, o. I tak samo tutaj powinno być 39, czyż nie? Tak, tutaj jest 39, dobra. Czyli środek mamy tutaj, o. Boom. To jest środeczek mapy, znaczy tej mapy akurat. Proszę bardzo, możemy to podzielić albo na 4 mniejsze, albo na 4 większe. Jakby rozdziały, wiecie. Tak, dokładnie. To jest środek mapy. Musimy usunąć tak, żeby to było dobrze dopasowane. Czy oni utknęli? Nie, dobra, on robi tutaj środek. Pum, 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 pum. Tego ma nie być, dziękuję. No i dobra. Skoro mamy środek, możemy zrobić znowu... możemy na środku zrobić znowu ten... to, co mamy tutaj, o, czyli do wizytowania, wiecie, do visitingu po prostu, że tak powiem. Czyli do odwiedzin, no. I zrobić go tak jakoś... Może nie dokładnie tak samo, jak mamy tam morze, by to nie wyglądało dokładnie tak samo, ale zrobimy po prostu cztery jakby kwadraty w tym momencie. Kwadraty o wielkości, poczekajcie, ile to zajmuje tam, o. Tutaj jeden taki pokoik jednoosobowy zajmuje 5 na 5, to jest jeden pokoik. Czyli jeżeli zrobimy na przykład tutaj 5 na 5 i drugi 5 na 5, oczywiście, żeby one były tak jakby złączone może. I jeden dalej, żeby było więcej miejsca. Opsa. I oczywiście... Dobra, czekajcie, źle. Tak, o, powiedzmy 8 na 8. Nie, 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 bo jeden musi być 5 na 5, czyli musimy powiększyć. Tak, o, 7 na 10. I wtedy mamy jeden pokoik 5 i jeden pokoik 5, dobra, troszeczkę za duży zrobiłem, fuck, dobra, nieważne, nie umiem kompletnie liczyć, nie wiem, czy dobrze teraz jest, 5 na 7, ale jest 5, dobra, to jest najważniejsze, że jest 5, tak, o, opa, tutaj mamy dwa pokoiki, to wygląda prawie jak cele, ale to nie będą cele, tutaj dwa pokoiki, tutaj źle, tutaj dwa pokoiki, ile to ma tak ogólnie, pewnie nie umiem liczyć, 9, 9, czyli tyle, o. I powiedzmy... A, źle zbudowałem. Opa. I tutaj tak samo ma być 9. 9, proszę bardzo. I to podzielone oczywiście ma być na pół. Żeby nie było. I tak właśnie będzie wyglądał nasz, no wiecie, no, pokój spotkań, tak jakby. Możemy w sumie jeszcze tak naprawdę dodać tutaj jeszcze jeden pokój. Tak na wszelki wypadek, który będzie miał tak o wielkości 6. Czy nie na wszelki wypadek, tylko po prostu, żeby to jakoś inaczej wyglądało. Tak, żeby bardziej było jakby rozintegrowane, żeby to lepiej wyglądało. Po prostu, żeby lepiej wyglądało i tyle. O, i tutaj posadzimy sobie trawkę dookoła, a po tej stronie już będzie zaczęło się następny budynek. Tak, o, tutaj będzie trawka. Poczekajcie, tutaj ogólnie będzie tak oto biegło. Już wam pokazuję. Tutaj tak. Tutaj tak. Tutaj tak. I tutaj tak. Opa. Tak to właśnie planuję zrobić, żeby tak to właśnie wyglądało. W sumie tak naprawdę to mi się w głowie teraz wszystko ustawia. Więc jeżeli głupio wygląda, to sorry bardzo, ale ja już tak po prostu mam, że tak po prostu buduję. Tak na żywioł. Wszystko w sumie zrobiłem tutaj na żywioł, więc... Więc wiecie. Opa. Widzicie jak ładnie? Widzicie jak ładnie, widzicie po prostu jak ładnie, tak się to właśnie robi. O. No. I resztę możemy zabudować sobie po prostu zwykłymi budowlami, albo po prostu to usunąć i zrobić... Nie, czekajcie, nie usunąć. Wiem jak zrobię. Jezu, ja wiem jak to zrobię. Tak, o, zrobimy sobie taki budynek. Poprowadzimy go powiedzmy stąd już. Tutaj w górę troszeczkę, nie, będziemy musieli to troszeczkę zmienić. Tak, o, tutaj, o, tak, o, powiedzmy. Tutaj to usuniemy, żeby nie było.
I tak samo tutaj, o, w górę. Żeby to wyglądało trochę tak samo, ile to ma tutaj. To ma 13 na 18 to ma 14 na 18, na 19 w sumie. Dobra. I tak o, tak o. To będzie wyglądało. Jest troszeczkę wyższe. Opsa, dobra. I przez środek poprowadzimy sobie jeden wielki kwadrat, który będzie prowadził tutaj do samego końca. Nie, troszeczkę. Musimy oddalić o... Trawka, podłoga, podłoga, trawka. Tyle. I tutaj będzie się dopiero zaczynało. Więzienie. Tak, wiem, te trawka, podłoga, podłoga, trawka to jest takie trochę naciągane, ale ja tak lubię. Trawka, podłoga, podłoga, trawka. Czyli tutaj się zaczyna. Dobra. Aha, w sumie tutaj po tej stronie to byłoby może trochę to powiększe, albo tutaj zbuduję, powiedzmy prysznicę tutaj zbuduję i albo nie, troszeczkę inaczej to, nie, bo w sumie to miało, taki trochę inna idea miałem w tej głowie, tak naprawdę, jeszcze to miało być tak naprawdę tutaj do końca, a niestety tak zrobić nie mogę, bo po drugiej stronie tak się nie da, chciałem zrobić takie jakby równoległe do siebie. Tak o to miało ogólnie wyglądać. To bym zrobił na przykład, nie wiem, kuchnię albo coś, ale tutaj niestety tak nie mogę. Chociaż mogę spróbować, nie będzie to wyglądało jednak tak samo, ale jednak zawsze to coś, prawda? Jednak to będzie wyglądało troszeczkę podobnie. Przynajmniej po dwóch stronach będzie to samo i to będzie tak jakby git, prawda? Nie wiem dokładnie, ile tutaj jest odstępu od tego. Tutaj jest, powinno być 4, tak, 4, dobra. Tutaj jest też 4, no to git. No i tak to właśnie będzie wyglądało. Co o tym myślicie? Ja myślę, że jest git. Jeszcze tylko muszę... po tej stronie wygląda trochę inaczej, bo to jest połączone, dobra. Tutaj nie mogę tego połączyć, a w sumie mogę, wiecie. Po tej stronie nie musi być wcale, a w sumie to musi. Musi być. To troszeczkę zmniejszę tutaj po prostu. Czekajcie, muszę zrobić sobie... tak jakby taką... W projekcie cel, jakby to wyglądało. Musi być na 3. Żeby wiedzieć, gdzie mogę zakończyć, tak na wszelki... Znaczy, gdzie mogę zakończyć to, co robię, żeby wiedzieć na pewno, że będzie jakby, wiecie, ładnie to wyglądało i że będzie genialne po prostu, no tak to powiedzieć. Tutaj mogę zakończyć, na tym momencie. To nawet chyba tak jak chciałem, tutaj zrobię sobie przy okazji jeszcze jakieś, nie wiem... Jakieś dziwne inne rzeczy, prawda? Tu są akurat 5 kratek. No to będzie git. Będzie git akurat. No. O. No i w sumie chyba będzie ok, tak. Możemy tutaj jeszcze zrobić takie powiedzmy dwa odstępu na ten, na ten. Na coś tam. Wiecie, o co mi ogólnie chodzi. O trawkę. O, o trawkę. Będziemy jarać trawkę na tych dwóch odstępach. O. Tak samo tutaj, o, będziemy jarać trawkę na tych dwóch odstępach. Opa. No, i tak to właśnie w sumie możemy zrobić, jakby nie patrzeć. Tak to właśnie możemy zrobić. A po drugiej stronie... Wiem, miałem zrobić tak samo, ale... Ale w sumie to będzie tak trochę sztywno wyglądało, wiecie? Więc po drugiej stronie zrobię trochę troszeczkę inaczej. Podzielę to tak jakby na pół. Zrobię tylko połowę, a na drugiej stronie, powiedzmy na tej stronie, zrobię workshopa, zrobię... zrobię różne inne po prostu rzeczy i tyle. Żeby to jakoś tak... Może trochę nie inaczej. Nie wiem, w sumie, wiecie? Muszę nawet chyba usunąć to, o, żeby zrobić tutaj te wszystkie inne rzeczy typu wodę i te inne... Dziwne inne rzeczy. I tak samo po tej stronie usunę. Tak jakby zrobię takie dwie strefy. Dziwaczne dwie strefy. Nie wiem jak to wytłumaczyć. Coś tam w tej mojej głowie siedzi i mówi mi zrób tak i zrób tak i potem tak i tak i tak. Więc tak właśnie będę robił. Nawet po trzy tutaj jest większe, wiecie. I teraz zrobię tak, o, patrzcie. Pum, pum. O. Nawet jeszcze zwiększę, wiecie? O jedno. Rzeczkę tutaj opójdę już ten, tak o. O! Właśnie tak. Dokładnie tak chciałem to zrobić. Czekajcie, to było dotąd. Tutaj w górę szło.
tutaj 2 i tutaj 1. Nie, troszeczkę źle. Musi być tutaj o. Chyba tak nie dam rady zrobić. A nie, dam rady, dobra jest, właśnie o to mi chodziło. O! Tak. Dokładnie tak. Normalnie nie mogę, no jak mi to genialnie wychodzi. I tutaj podłogę. O tak. O tak. No normalnie genialnie. I tutaj jeszcze mogę zrobić oficę, powiedzmy, jakieś ofisy i te inne. Cholera, ile tu się będzie działo. Dobra, to na następnym odcinku kontynuujemy budowę i zrobimy sobie po prostu resztę tutaj, o, to po tej stronie i po tej stronie i wtedy seria po prostu się zakończy. Ja się teraz z wami żegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że troszeczkę zrobiliśmy. Więc na razie, o, jesteśmy na plusie, popatrzcie, jesteśmy na plusie 600. Genialnie, o to właśnie chodziło. Więc na razie, cześć i pa, widzimy się już w następnym odcinku. Ja się żegnam, pa pa. Psz.